Witam, dzisiaj polecam bardzo pyszne ciasto. Będzie to rodzaj ciasta tortowego. Potrzebujemy dwa biszkopty, jeden ciemny, drugi jasny. Może być z trzech lub z pięciu jaj. Adresy do przepisów podam w opisie tuż pod filmem. Wypełnieniem będzie krem budyniowy i wierzch ze śmietany kremówki polane polewą czekoladową. Zamiast śmietany kremówki można użyć mascarpone, które można zagęścić jedną jasną galaretką, na przykład cytrynową. U mnie tylko 350 ml śmietany kremówki. Ubijam ją na sztywno. Dodaję rozcieńczony dżem domowej roboty z czarnej porzeczki. Wszystko razem ubijam. W razie gdy masa nie jest odpowiednia na słodkość, dodajemy trochę cukru pudru, łyżeczkę, dwie. Wspomnę jeszcze o nasączaniu biszkoptów. Przyda się gdzieś około 3/4 szklanki ponczu na biszkopt ciemny i jasny. Pod koniec dodaję rozklejoną dobrze w ciepłej wodzie galaretkę cytrynową. Ważne, żeby galaretka była ciepła, nawet bardzo ciepła. Natomiast śmietana i dżem rozcieńczony w niewielkiej ilości wody powinien być bardzo dobrze schłodzony. Tego dżemu ze sklepu proponuję jednak nie rozcieńczać. Rozpuściłam jedną galaretkę cytrynową w 1/3 szklanki wody. W sumie po połączeniu wszystkiego uzyskałam około 0,8 litra masy śmietanowej o smaku porzeczkowym. Krótko mieszam w niewielkiej ilości kremu śmietanowego, dodaję do całości i szybko miksuję. Wylewam na ciasto, które wcześniej przełożyłam kremem budyniowym, tak jak widzieliście na filmie. Najpierw ciemne ciasto, krem budyniowy, jasne ciasto, później przygotowana śmietana kremówka. Potem czekamy, aż stężeje. Trwa to bardzo krótko, wystarczy masę na chwilę wstawić do lodówki i wylewamy polewę czekoladową. Polewa musi być dosyć ciepła, żeby łatwo się rozprowadziła i nie zrobiła się matowa. Polecam mój przepis na lśniącą polewę, adres do przepisu podam pod filmem. Potem trzeba ciasto wstawić do lodówki najmniej na 2 godziny, będzie się ładnie kroić, a najlepiej się kroi oczywiście następnego dnia. Ciasto jest wyborne, bardzo puszyste, rozpływa się w ustach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeśli oglądacie kanał pierwszy raz, koniecznie zasubskrybujcie. Wkrótce kolejne przepisy, zapraszam serdecznie.